Dzień dobry wszystkim, po takiej długiej dosyć przerwie. Chciałbym serdecznie wszystkich powitać i nie tylko. Patrzcie, jaka zdobycz taka, która tutaj się walała przede mną. Jest to nawigacja Clark bodajże, tak jest. Clark 35,6. Dzisiaj zobaczymy, co kryje wnętrze. Nie no, żartowałem, nie będę tu rzucał. Dobra, a więc tak. Z tego, co tutaj widzimy, tak, ma kartę SD, stary rympel. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Tak nam a propos. Dzisiaj przy herbatce, o, odkażacz do rąk. Odkażacz do nawigacji też. Nie klejący. Dobra, mało ważne. A więc tak, lecimy. Co? Off, on. Mamy przełącznik off-on. Tutaj mamy jakąś ładowarkę na mini 5V. 5V. Jak to do samochodu używać? Trzeba mieć ładowarkę. Przycisk menu i przycisk power, czyli włącznik. Karta SD slot, wyjście na słuchawki, reset, przycisk w środku. USB gniazdko, można pewnie przez nie odpalić, ładować. Tu mamy jakąś chyba diutkę, bo ona jest martwa, całkowicie się nie odpala. Zaraz zobaczymy, czy się odpali. O, mamy zielone światełko, ale zgasło. Cicho, trzeba może przytrzymać. Je, panie, działa! Zobaczymy, co tu dzisiaj nam zagada i co tu nam dzisiaj powie i co można z tego zrobić. Co można w takiej nawigacji zrobić? Małej. Oprócz tego, żeby służyła jako nawigacja. Co jeszcze można? Patrzcie, nawigacja. Filmy, muzyka. O, filmy. Nie ma filmów. Bo nie ma karty. Trzeba byłoby na kartę wgrać. Ciekawe, jakie filmy odtwarza, jakie kompresje. Muzyka. Też tak samo, szukam muzyki, nie ma muzyki. Zdjęcia. No to standardowo. E-book. Nie wiem. Ustawienia. Co my tu mamy? Może od początku. Wybierz nawigację, ekran, język, czas, kalibracja ekranu, status GPS. Głośność, język, ekran. Kalibracja ekranu to już było. To tylko głośność doszło i system doszedł. Co mamy za system? RAM 3816, 64 MB RAMu. Flash 1024 MB, czyli 1 GB. Sporo jak na takie małe urządzenie. Słuchajcie, retro, komputer, resetujemy, wychodzimy. No i teraz tak. Wychodzimy z tych ustawień. Nawigacja. Klikamy nawigację. Sprawdźmy, czy to zadziała nawigacja. Już momencik. Się odpala. Główne menu. Menu główne. Główne menu. No i co? Automapa. O panie. Czyżby nawigacja sprawna? Może być, że sprawna. Tylko mapy brak, bo nie mamy karty włożonej. Odpal, panie. Witam w systemie nawigacyjnym Automapa. Ze mną na pewno dojdziecie do celu. Krzysztof Hołowczyc. Działa! Słuchajcie, czyli co? Mamy nawigację na Polskę? Czy na co? Dobra, wyszukamy jakiś adres. Na przykład przejedź do adresy Białystok, jakaś tam przejedź do, prowadź do. Optymalnie, ok. Szukam sygnału GPS. Zagubiła się w akcji. Dobra, wyjdziemy sobie z tej nawigacji i teraz wam pokażę taki myk. Jak się dobrać bez utraty jakiejkolwiek gwarancji, tylko w sumie to już i tak nie ma gwarancji,
bo to już jest wiekowy sprzęt, czyli tak zwany vintage. Dobra, ustawienia, wybór nawigacji i teraz tak, tutaj możemy sobie ścieżkę do automapy, jak widać, wziąć. Czyli ja sobie zrobię tak, że nie będziemy automapy, tylko do Windowsa musimy się dostać, czyli klikamy Windows, Start, Exe. No, podaliśmy ścieżkę, możemy z automatu sobie zaznaczyć, że będzie nam się odpalać przy starcie przy włączniku, ale niekoniecznie, bo po co, bo może się nam menu przydać, nie? No dobra, wybraliśmy sobie nawigację, wyjdziemy stąd, klikamy nawigacja, no i teraz zobaczymy, czy nam się odpali nawigacja. Ta-da! Prawie XPEC! Windows CE. No dobra, to teraz wam jeszcze pokażę taką fajną rzecz. Programy. Słuchajcie, jest tu trochę tych programów. O, nawet nie wiedziałem, że takie są. No, keyboard, no to musi być keyboard, bo na przykład to tutaj przyciskiem menu powinien się odpalić nam, o, keyboard, czyli możemy sobie pisać. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Czy zmienimy obraz, może będzie coś widać pewnie, coś tu widać. Ale my sobie wyjdziemy z tego, klikniemy start, programy, klikniemy gry. Może znacie jakieś ciekawe gry na Windowsa C lub jakieś emulatory starych gier na dotyk. I tu jest bardzo fajna stara gierka, praktycznie z Atari. Czekajcie, ja chcę wyjść, schować tą klawiaturę. Ajku. Jak ją zamknąć? Nie ma krzyżyka. Input panel, escape. Dobra, schowam ją tutaj sobie na dół, albo może do samej... Nie, to tak też nie można. O, w lewą stronę, dobra. I zobaczcie, patrz, klikamy nowa gra. Wciągająca gierka, słuchaj. Nie polecam praktycznie, bo godzinę nie ma. Patrz, lecą nam nas takie... strzałki. O, leci samolot, musimy go strącić. Tu nam wypuścił jakieś bomby. Tu wypuścił. Plansza druga. Strąciliśmy. Tutaj, kurczę, strasznie refleksy jakieś, światła, nie światła. Dobra, bo tu zaraz spadną bomby na miasto. No, jeszcze jedna, dobra. Ba, poszedł. Ciekawe, nie? I teraz prośba do widzów. Jak wiecie, na stronie www.piracz.pl jest dostęp do FTP. Ja tam sporo rzeczy udostępniam, ale prośba do was. Patrzcie, spadła rakieta jedna. Prośba do was, jak znacie jakieś fajne gierki, wrzucajcie. Wielkie dzięki za wrzucanie jakichkolwiek gier na Windows CE. To nawet nie wiem, co to jest za Windows, ale zaraz zobaczymy. No. Kurczę, zobaczcie, samolot uciekł mi. Mało tego, spuścił parę tych. O, się robi nieciekawie, pany. Tu jedna leci. Patrzcie. Już za nisko. Spadnie na dom. Ale bieda, bo... Trafiony, zatopiony.
to jednym zamachem. MB, 1 giga flash, 400 MHz procesor. Co na takim sprzęcie można odpalić? Chodzi o retrogranie. Nie no kurczę, wciągająca gra. Dobra, ja pozdrawiam, to by było na tyle. Jest za, ja przy herbatce, jak widzicie. Tak, o, za nisko. Przy herbatce, bo tak nie mogę. Zabili mnie. Ale rozwaliło. Serdecznie zachęcam do... Właśnie. Na stronie jest link do pobrania, że tak powiem, z programem FRN Client, bo ruszyły bramki nasze w końcu z FRN-owe. I jest tak. Możecie sobie pobrać tego klienta i możecie sobie sami zbudować bramki. Rameczka wygląda praktycznie tak. To jest mały, cienki klient. Do tego jest PMR-ka. W tej chwili jest PMR-ka w obudowie. Będziemy zamieszczać jakieś tam schematy, ale na razie jest opracowany przez studiego. Słuchajcie, wielkie dzięki studii. Opracowany obraz dysku praktycznie na Linuxie, który zajmuje 128 MB RAM-u i 100 i w sumie 76 MB flasha, czyli jako dysku. I to wszystko pracuje. Byłem pod wrażeniem, że takie małe wymogi są potrzebne, żeby po prostu się dołączyć do sieci FRN i możecie z nami rozmawiać. Równie dobrze macie nasłuch na stronie. Tam możecie sobie kliknąć, odznaczyć głośniczek. Macie nasłuch to, co się dzieje tutaj. To też jest zlinkowane razem z brameczkami. Czyli mamy coraz to więcej po prostu, że tak powiem, miast na radiu. Nie tylko w internet, ale i w ogólnie dostępne radio na PMR-ku. Dobra, ja pozdrawiam. To taka mała zachęta po długim czasie, bo wiecie, choroba nie wybiera. Schudłem, jedni mówią, że schudłem. Drudzy mówią, że już wracam do normy. Czyli... No... Oby do przodu, słuchajcie, oby było lepiej niż jest. Jakieś kurde ADHD mi się włącza. A, poprzedni odcinek to był żart. Zajebisty kawałek. Pozdrawiam. No i dołączajcie do nas na FRN-ie, dołączajcie do nas na Zello. Kanał Piracz. Dzięki.